Państwu. Witam w grudniowe popołudnie. Ewelina Wodarczyk, zapraszam na Info Lipno. A w nim Teatr Internetowy w Lipnowskiej Dwójce. Świętowali Dzień Pluszowego Misia. Kto otrzymał stypendium burmistrza? Świąteczny kiermasz WTZ. Oraz podsumowanie urodzinowych akcji Tygodnika Lipnowskiego. I Teatr dla Szkół to autorski projekt, który Telewizja Polska realizuje od 2012 roku, a który w maju 2015 roku przekroczył już 1 000 000 młodych widzów. Oparty jest na idei promowania i przybliżania teatru poprzez realizację transmisji spektakli z teatrów w całej Polsce, wszędzie tam, gdzie dostęp do ich oferty jest ograniczony. Szkoła podstawowa nr 2 już po raz kolejny dołączyła do akcji. 23 listopada Teatr Internetowy przeniósł uczniów z klasy 4A, 3A i oddziału przedszkolnego 02, Zaczarowany świat baśni do Teatru Maska w Rzeszowie. Nasza szkoła włączyła się do projektu Telewizji Polskiej, która przedstawia teatr internetowy dla szkół. Jest to teatr na żywo. Nasza szkoła po raz piąty ogląda już przedstawienie. Dzisiaj dzieci z klasy 4, 3 i oddziału przedszkolnego oglądają historię Śnieżki z Teatru Maska w Rzeszowie. Dzieci obejrzały baśń braci Grimm, Historia Śnieżki. Jest to wciągająca opowieść o pięknej, ale nieznoszącej konkurencji królowej oraz Śnieżce, która ucieka przed monarchinią do lasu i zamieszkuje w domku wraz z 7 krasnoludkami. Tę baśń aktorzy rzeszowskiego teatru opowiedzieli używając do pomocy efektownych kukiełek. W obsadzie znaleźli się m.in. Jadwiga Domka, Piotr Pańczak i Natalia Zduń. Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku. Każdy posiada bądź posiadał własnego ulubionego pluszowego misia. Jest to jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX wieku. Miś pluszowy nieodłącznie kojarzony jest z beztroskim czasem dzieciństwa, dlatego też najmłodsi lipnowianie kilka dni temu obchodzili Światowy Dzień Pluszowego Misia. Na spotkanie integracyjne do biblioteki zostały zaproszone dzieci z lipnowskich przedszkoli, które wysłuchały czytanych przez bibliotekarkę i zaproszonych gości wierszy o misiach. Były także liczne konkursy, w których dzieci chętnie uczestniczyły. Na zakończenie spotkania milusińscy otrzymali ufundowane przez KPP w Lipnie opaski magnetyczne, odblaski, kredki i kolorowe stempelki, a spotkanie przygotowała i poprowadziła Iwona Kowalska z oddziału dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie. Święto to uczciły również dzieci ze szkoły podstawowej nr 2, które prezentowały przygotowane montaże słowno-muzyczne z udziałem swoich ulubieńców. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Lipnie zostały przyznane już po raz 7. 30 listopada burmistrz miasta Lipna wręczył nagrody finansowe 23 uczniom, którzy otrzymali pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Stypendyści musieli wyróżnić się nie tylko dobrymi wynikami w nauce, ale także godnie reprezentować swoje szkoły i nasze miasto w prestiżowych konkursach pozaszkolnych. Stypendium dostałam za osiągnięcia w karate. Żeby dostać stypendium, trzeba by najpierw trenować, a później jeździć na zawody, no i oczywiście zdobywać osiągnięcia na zawodach. Trzeba też mieć dobre zachowanie w szkole, dobrą opinię w szkole, no i oczywiście trzeba zdobywać dużo medali i mieć dużo sukcesów. Trzeba, tak jak Szymon wspomniał, dobrze się uczyć też, dobre zachowanie mieć i zdobywać też dobre medale. Oczywiście na pewno trzeba wierzyć w siebie oraz mieć uczucie, że jesteśmy w stanie tego dokonać i że możemy to osiągnąć i wtedy na pewno nam się wszystko uda. Stypendium zostało przyznane najbardziej uzdolnionym uczniom w trzech takich kategoriach, w trzech dziedzinach. Były nimi osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Przeznaczyliśmy na to 18 600 zł. Ubolewam nad tym, że to są tak małe pieniążki. Myślę, że w przyszłym roku będą troszeczkę większe. Stypendium otrzymali uczniowie szkoły podstawowej nr 3, Mikołaj Poćwiartowski, Gabriela Jędrzejewska, Szymon Pilewski, Michał Kamiński, Klaudia Kłódkowska, Sandra Wnukiewicz. Potem świetny był chmurze film oglądał o potworze. Potwór ryczał! Ja też się ryczałam, no bo się potwora bałam. Bratek za mną. Doszłam tego. Idę dzwonić. Okropnie długo gadał.
uczniowie szkoły podstawowej nr 5 Martyna Rozen, Aleksandra Gawrońska. Uczniowie szkoły podstawowej nr 2 Anna Stark, Julia Włodarczyk, Kacper Gęsicki. Wychowankowie Centrum Sztuk Walki w Lipnie Magda Starczewska, Maja Wenderlich. Wychowankowie Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate Oskar Rzymski, Szymon Majewski, Wiktoria Ziomkowska, Artur Kręgiel, Maria Szojda, Sebastian Kłaniecki. Uczniowie prywatnego gimnazjum imienia Jadwigi Jałowiec Szymon Gęsicki, Ewa Antonowicz, Julia Bonowicz oraz Klaudia Kopczyńska, uczennica publicznego gimnazjum nr 1 imienia Noblistów Polskich. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w Lipnie pod opieką kierownika Lidii Nierychlewskiej oraz wychowawców wydali wyjątkowy kalendarz na rok 2016. Zawiera on zdjęcia i krótkie wypowiedzi zarówno uczestników, jak i ich wychowawców na temat osób niepełnosprawnych i wykonywanych przez nich prac. Warsztat terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lipnie przygotował projekt Potrafię, myślę, chcę, jestem aktywnym niepełnosprawnym. W ramach tego projektu postanowiliśmy wspólnie z lokalnymi instytucjami, partnerami naszego projektu, przedsiębiorcami, osobami prywatnymi, rodzicami uczestników przygotować kalendarz na 2016 rok. Ten kalendarz jest wyjątkowy, ponieważ chcemy, żeby pełnił również rolę kampanii społecznej, kampanii na rzecz osób niepełnosprawnych, nie tylko naszych podopiecznych, ale wszystkich osób niepełnosprawnych, które są osobami zdolnymi do aktywności zarówno społecznej, jak i zawodowej. Przez ten kalendarz chcemy pokazać, że każda osoba niepełnosprawna przy odpowiednim wsparciu, pomocy i zaktywizowana jest w stanie pracować na rzecz drugiego człowieka, wykonywać pracę, która jest społecznie użyteczna, i jednocześnie znaleźć w tym spełnienie i satysfakcję. Dzień dobry Państwa. Zapraszam Państwa do zakupu naszego kalendarza. Jest tu opisanych parę rzeczy bardzo fajnych, do czego niepełnosprawni są przystosowani na przykład i ich tytuły tak zwane. Czyli co oni wyobrażają sobie dzięki pracy, co mogą uzyskać. Tak szybciutko przekręcam niestety, bo nie mamy czasu, musimy się jechać do pracy, bo się święta zbliżają oczywiście. Nie będę pokazywał najlepszego zdjęcia, tylko to jest najważniejsze. Zakupujcie, drodzy Państwo, ten kalendarz na 2016 rok. Fotografię do kalendarza przygotowała pani Małgorzata Chojnicka i razem postanowiłyśmy, że ten kalendarz będzie miał stronę okładkową, taką, która pokazuje dłonie. Dłonie, które w pracy naszych podopiecznych są tak naprawdę najistotniejsze, bo praca manualna rąk osób niepełnosprawnych daje im możliwość spełnienia się zawodowego. Ponadto już tradycyjnie uczestnicy WTZ przygotowali kiermasz świąteczny, na którym można było kupić niepowtarzalne przedmioty, które wykonali własnoręcznie. Odbył się on 1 grudnia w Miejskim Centrum Kulturalnym. Ponadto zaproszono także rodziców uczestników WTZ na integracyjne świąteczne spotkanie. Tygodnik Lipnowski niedawno obchodził swoje pierwsze urodziny. We wrześniu mieliście Państwo okazję na antenie naszej telewizji zobaczyć wywiad z Eweliną Fuminkowską, redaktor naczelną TL, która opowiadała o akcjach przygotowanych specjalnie na tę okazję. Jedną z najciekawszych niespodzianek były opaski odblaskowe dla wszystkich uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w powiecie lipnowskim. Akcję prowadziliśmy wraz z Komendą Powiatową Policji w Lipnie. Ponad 1000 dzieci dostało od nas odblaskowe elementy, które, tak jak obiecały, będą nosiły zawsze ze sobą, po to, żeby były widoczne na drodze. Mamy też nadzieję, że to zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Kierowcy będą widzieli dzieci. A dzięki tej akcji możemy też dotrzeć do osób dorosłych, bo maluchy przekażą swoim rodzicom i dziadkom to, że noszenie odblasków jest nie tylko modne, ale także potrzebne i bezpieczne. Ponadto, zgodnie z czerwcową obietnicą, w środku Lipna została wmurowana tablica pamiątkowa. Podczas tego wydarzenia na miejsce przybyli uczniowie z lipnowskich szkół, aby zrobić sobie wspólne zdjęcie. Należy również wspomnieć, że Tygodnik Lipnowski nie zapomniał o starszych czytelnikach. Przygotował masę konkursów, których główną nagrodą była m.in. wizyta u marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego. Całe przedsięwzięcie przyniosło wiele radości nie tylko organizatorom, ale także wszystkim czytelnikom TL. Szanowni Państwo, rozpoczął się grudzień, a wraz z nim mikołajkowe i świąteczne wydarzenia.
Rozpoczynamy je 4 grudnia na placu Descartes. O godzinie 11 rozpoczną się tam Mikołajki dla najmłodszych, gdzie dzieci będą przystrajały naszą wielką miejską choinkę ozdobami wykonanymi własnoręcznie. 6 grudnia Miejskie Centrum Kulturalne zaprasza na wyjątkowy koncert mikołajkowy, na którym wystąpi zespół ZIL oraz lipnowski gospel. Będzie można usłyszeć nie tylko świąteczne piosenki, ale także wiele innych utworów. Nie może Was tam zabraknąć. W czwartek, 10 grudnia o godzinie 10 na krytej pływalni w Lipnie odbędą się mikołajkowe zawody pływackie. Organizatorami zawodów są Lipnowski Klub Sportowy Orka i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie. Zgłoszenia zawodników do startu przyjmowane są do 8 grudnia, a poszczegółowe informacje zapraszamy na stronę mosirlipno.pl. Ja żegnam się już z Państwem. Widzimy się za tydzień. Życzę udanych, niedzielnych Mikołajek.